Cześć, witam w swoim kanale. Ostatnio w prasie przeczytałem ciekawy artykuł odnośnie ogórków, zatytułowany 3 dni i po ogórkach. I tak jak ci, co oglądają, ci, co śledzą mój kanał w miarę regularnie, pamiętają, jak te ogórki wyglądały jeszcze niecały tydzień temu. No a teraz spójrzcie, co się stało. Przeczytałem ten artykuł i dokładnie jest to samo, co tu się stało, to co w nim było opisane. A więc ogórki zostały zaatakowane przez mączniaka oraz przez kanciastą plamistość ogórka. I w takim przypadku praktycznie nie jesteśmy w stanie uratować naszych upraw. Nieważne, czy byśmy obrywali liście, pryskali, nic. Niestety nie możemy z tym poradzić. Na tą chwilę, co nam pozostało, to zbierać szybko plony. Jak widzicie, jeszcze gdzie niegdzie ogórki są. Ale z tych krzaczków już nic nie będzie. Już ich nie uratujemy. Z tego, co było napisane w tym właśnie artykule, to cała Polska mierzy się właśnie z tym problemem. Nawet i na dużych plantacjach również jest problem z kanciastą plamistością ogórka. Czytałem nawet wywiad z jednym badelarzem, że mieli tylko jedno przejście po ogórku. Jeden raz zerwali wszystkie owoce i praktycznie było po sezonie. I tak tutaj też się to zapowiada. Niestety z tym już nic nie możemy zrobić. Tak jak mówię, na tą chwilę zostało tylko zrywać jeszcze te owoce, które są, ogórki. Pozostałość po tym, od razu powiem Wam, co z tym zrobić. Jak te ogórki już całe padną, musimy wszystko zebrać, wyrwać najlepiej z korzeniami, wszystko albo spalić, albo wyrzucić do bio. Nie dajcie tego na kompost, ponieważ nie wiadomo, jak te wirusy, te bakterie przezimują. Jak przetrwają w kompoście, żebyśmy sobie nie zafundowali powtórki z tej zarazy w przyszłym roku. Tak jak to było jeszcze z tydzień temu, co pokazywałem Wam film, ogórki, był wykonany tutaj oprysk, jednak już to było za późne stadium i niestety nie udało się tej plantacji, takiej małej, przydomowej, uratować. Niestety musi wystarczyć tyle ogórka, ile udało się zebrać. Następnie, jeśli już pozbędziecie się tutaj tych krzaków, całą ziemię najlepiej jest odkazić. Można to zrobić wszelkiego rodzaju gnojówkami. Dobrze przy tym sprawdzi się gnojówka ze skrzypu. Jeśli nie macie swojej, możecie kupić gnojówkę koncentrat w centrum ogrodniczym. Są one łatwo dostępne. Większość centrów już ma taką oto gnojówkę. Rozrobić tutaj w wodzie, odgrzybić, po prostu przeleczyć tą ziemię, żeby patogeny nie pozostały w środku, żeby jak w największym stopniu wytępić całą tą zarazę, która tutaj weszła. Ponieważ z tego co wyczytałem, te patogeny kanciastej plamistości mogą pozostać w gruncie, może ich, jeśli jest łagodna zima, mogą nie wyginąć, więc musimy sami sobie poradzić, pomóc. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.